Dziennie odwiedza nas ponad 140 osób, czyli zainteresowanie jest bardzo duże, ale przyjmujemy także tutaj wycieczki różnych grup spoza województwa opolskiego, które chętnie chcą się zapoznać z naszym miejscem, bo jesteśmy troszkę innowacyjnym rozwiązaniem na skalę krajową. Reużytkownia stara się być obecna w innym wymiarze, nie tylko tutaj w przestrzeni tego pomieszczenia, więc braliśmy udział w zbiórce makulatury na rzecz schroniska dla bezdomnych zwierząt. Byliśmy obecni na miasteczku ekologicznym, czyli na działaniach takich w bezpośrednim kontakcie związanym z mieszkańcami na pikniku. Byliśmy w trakcie dni otwartych wolontariatu, staliśmy otworem dla osób, które chciałyby do nas zajrzeć i udzielić się w tej naszej przestrzeni, odbyć wolontariat. Staramy się także być obecni, jak jest jakaś taka potrzeba. Trzeba chwili, chociażby dla uchodźców, cały czas prowadzimy działania do nich skierowane, czyli te przedmioty tutaj są do wykorzystania dla nich. To jest miejsce wymian, czyli przestrzeń, gdzie mieszkańcy mogą przynieść rzeczy, które są w dobrym stanie, czyste, nadają się od razu do bezpośredniego użycia i pozostawić je dla innych mieszkańców. W zamian wziąć to, co tutaj im wpadnie w oko i będą mieć taką potrzebę, albo po prostu tylko zostawić rzeczy. Chcemy, żeby tutaj w tym miejscu nie tylko mówić o gospodarce w obiegu zamkniętym, ale pokazywać, że można i że to się dzieje na co dzień małymi kroczkami. Podchodzimy zależnie tak naprawdę od chwili, bo zawsze staramy się, żeby był stół chociażby bez wymiany, czyli jak ktoś do nas zajrzy na spacerze, a bardzo nam o to chodzi, żeby ludzie do nas zaglądali, po prostu przychodzili zobaczyć, co tutaj jest, mogą brać wtedy te rzeczy bez wymiany, ale to nie jest tak, że jak ktoś przyniesie filiżankę, musi zabrać filiżankę. To chodzi o to tylko, żeby coś przynieść na wymianę i można zabrać to, co się podoba. Ważenie przedmiotów to pozwala nam ocenić efekt ekologiczny tych działań, bo tak naprawdę te przedmioty wchodzą, wychodzą i nie bylibyśmy w stanie określić, jak duże jest zainteresowanie mieszkańców. I ta waga pozwala nam ocenić, że te 14 ton może komuś się wydawać dużo, mało, dla nas bardzo dużo. I bardzo też dla nas jest ważne, że te 13,5 tony z tych rzeczy znalazło nowe miejsce i to jest największy ten efekt ekologiczny. Wszystkie rzeczy płynnie znajdują nowych właścicieli. Bardzo dużo trafia do nas książek, trafiają też takie pamiątki z czasów PRL-u i dużo mamy kolekcjonerów, którzy systematycznie nas odwiedzają i zaglądają, czy czegoś nowego nie ma. Działania te zostały zauważone na, tak to nazwę, arenie ogólnopolskiej. Odbieraliśmy dla miasta Opola za działalność reużytkowni nagrodę w postaci zajęcia drugiego miejsca w takim plebiscycie pewnych działań innowacyjnych. To oczywiście dla nas jest duże wyróżnienie, ale tak samo można to traktować jako taką wskazówkę, przykład na to, że te działania po prostu mają sens. Pośrednia wartość reużytkowni to jest edukacja. Żyjmy z taką świadomością i niech nam to nie przychodzi łatwo, że jeżeli coś się zużyje albo nam się nie podoba, to po prostu wyrzucamy to na śmietnik. To nie jest dobry kierunek. Jeżeli tak faktycznie się zadzieje, pomyślmy o tym, że ta rzecz może przydać się innej osobie i to nie wynika tylko i wyłącznie z tego tytułu, że ktoś być może ma mniejszą zasobność portfela, ale gusta są takie i dlatego są takie piękne, że na ich temat się nie dyskutuje. Coś, co nam się przestało podobać dla kogoś innego, może być spełnieniem marzenia. Powstała reużytkownia, tak jak pierwszy raz wyszłam, tak jestem często. Pomagam panią w ramach też wolontariatu, jak jest coś potrzeba. Chodzę na warsztaty, bo są warsztaty organizowane, bardzo ciekawe, bardzo dużo ludzi ciekawych się poznaje. Też uczą panie, jak można wykorzystać stare przedmioty. Ogółem lubię takie rzeczy robić, więc zawsze mi się to przydaje. Mam córkę, ona ma 12 lat i ona bardzo kolekcjonuje anioły. I tu zawsze jakiś anioł się znajdzie. My mamy w tej chwili ponad 400 aniołków w domu i tutaj zawsze jakiegoś nowego znajdzie, którego nie ma. Co tam w domu widzę, że może komuś się przydać, a mnie to już przeszkadza, to przenoszę nawet dzisiaj tam. No i... A co pani przyniosła? Dobrze, kwiatek. Ładnie, bo dzisiaj jest rocznica, no to trzeba z kwiatkiem przyjść. No, kwiatek i taki coś na kominek, jak się wiesza taka ładna nogawka z misiem, czy głową, czy nie wiem, czy to misio, no taki coś. Ludzie mają różne rzeczy, których nie używają w domu, są zbędne, zamiast to wyrzucić gdzieś na śmietnik tak zwany, no to przynoszą tutaj i drugie osoby po prostu wezmą to, użyją i daje się drugie życie takim przedmiotom.